Drogie pochwiczanki, obiecałem wam przedstawić filary, które odkryłem, na których się opiera pochwica. Jeśli by tej pochwicy zabrać w którykolwiek z filarów, to by się załamała. Te filary są potrzebne, żeby ta pochwica się pojawiła. Jednym z tych filarów u pochwiczanki jest brak właściwego wzorca męskiego w okresie dojrzewania. Wiem. Nie jedna zaprzeczy, miałam tatusia. Ale ten tatuś nie był marzeniem, nie był księciem z bajki, nie był wzorcem, którego by się chciało mieć jako męża. Ten tatuś był zupełnie przeciętnym, poniżej przeciętnym tatusiem, to znaczy nie dawał poczucia bezpieczeństwa w okresie dojrzewania. Jeżeli tatuś nie daje poczucia bezpieczeństwa w okresie dojrzewania, to jest to jeden z filarów powodujących, że ta kobieta nie potrafi zaakceptować partnera, którego sobie wybrała lub wybiera, takiego partnera, który nie pasuje.